Witajcie. Hejka. Witajcie w nowym odcinku. Tym razem pokazujemy Wam stylizację dla niej i dla niego na zbliżającą się sierpniówkę zarówno do natury, jak i do miasta. I Anrika ubiera Antoniego, Antoni ubiera Anrikę, czyli ja dla siebie zrobię dwie stylizacje do natury i do miasta. Dwie zrobię dla Antoniego oraz Antoni zrobi dwie dla siebie i dwie przygotuje dla mnie. Także co, oglądajcie ten odcinek do końca, żeby zobaczyć, jakie stylizacje dla Was przygotowaliśmy. Będzie ciekawie na pewno. Pierwsza propozycja stylizacji na sierpniówkę. Ja dla siebie przygotowałam temat do natury. No i taki właśnie sierpski, taki właśnie boho, biały komplecik, krótkie spodenki z takim pięknym tutaj właśnie zdobieniem. Takim haftem, szydełkiem, coś w ten deseń, dlatego również taka koszula z takimi przezroczystościami, z takimi ozdobnymi rzeczami. Piękna torebka, która ma takie tutaj lustereczka i odbija pięknie światło. Trochę większa, więc co nieco pomieści jakieś rzeczy potrzebne do natury. I złote buciki, bo ja jakoś tego lata, w tym sezonie stawiam na metaliczne dodatki i jak jesienią, zimą nosiłam srebro, tak latem stawiam na złoto, które pięknie podkreśla letnią opalenistę i kojarzy się ze słońcem, które w lecie jest najważniejsze. Tak wygląda moja stylizacja. Jak Ci się, Antoni, podoba? Bardzo super, wyglądasz pięknie. Jak zawsze, a włoski też oczywiście piękne wyszły. Włosy by Antoni. Także piękna lala. Piękna lala, tralalala. Na sierpniówkę do miasta postawiłam na takie beże, jasne kolory, które ładnie odświeżają twarz i wyglądamy świeżo wypoczęci, nawet jak jesteśmy trochę już gdzieś tam w podróży w sierpniówce, zmęczeni, niedospani, no wiadomo, jak się dużo zwiedza, to się mało śpi, no i tak dalej. Także takie kolory są zawsze dobre, też oczywiście pięknie podkreślałem opaleniznę letnią, czy taką ciemniejszą karnację. Ja tutaj pobawiłam się trochę formą, bo są falbanki, są takie właśnie ażury, ale też jest i taka koralikowa, piękna torebusia biżuteryjna. Do miasta możemy zaszaleć i postawić na taką właśnie piękną, zdobną torebkę. Torebka wcale nie musi być praktyczna, wcale nie musi być taka właśnie klasyczna, ale może być jak najbardziej taka biżuteryjna i pełnić funkcję pięknego elementu w stylizacji. No i tak wygląda stylizacja. Buciki złote, ja jestem wierna tego lata złotym dodatkom i też na złoto postawiłam również w przypadku wyboru obuwia do tej stylizacji. Tak się prezentuję i oddaję głos, czy podoba się ona mojemu małżonkowi Antoniemu. Uwaga, uwaga, przyleciała francuska z Francji. Bez żartów i wyrzutów, na serio, podoba Ci się? Pięknie, pięknie, do prysku. Bardzo mi się podoba. Zobaczymy, jakie stylizacje Ty mi przygotowałeś. No mam nadzieję, że będą równie dobre. Też mam taką nadzieję. Czekamy. Jak nie lepsze. Czekamy, czekamy. No to pierwsza propozycja moja dla Andrii na sierpniówkę do natury, więc postawiłem na taki kuferek w takim odcieniu chłodnego beżu wraz z brązem, takim jasnym, karmelowym. Do tego panterkowe klapeczki, tak? Z dwoma takimi strączkami. Do tego to jest sukienka, taka satynowa, z takim fajnym, fajną grą kolorów, czyli białą, beżową i taką czarną naleciałością. I do tego taka kamizelka od razu z wszytym naszyjnikiem. Może wygląda mega fajnie łańcuszkiem. Ona jest fajnie, bo jest taka asymetryczna. Tu jest krótsza, tu jest dłuższa. Więc bardzo fajnie działa na proporcje talii i różne inne rzeczy. I oto moja propozycja. Podoba mi się, jest akcent. Nie do końca mój styl, ale jest ok. Nie ma żadnego kłopotu. Dobrze, może być. Oto tym razem moja druga propozycja dla Andrii do miasta. Na sierpniówkę i taka oto spódnica w panterkę, do tego biały t-shirt taki wycięty, z wyciętymi ramionami, bardzo ładnie rozświetlający piękną buźkę naszej Anrii, mojej Anrii, i do tego taka torebeczka w formie kwiatu,
taka z akrylu na łańcuszku srebrnym, ze srebrną rączką i listkiem do tego. I czarne, takie świetne klapeczki. Jak oceniasz, Lusia? Bardzo mi się podoba, bo są moje klimaty. Zwierzęce printu, coś to kocham. Fajnie, że tak pobawiłeś się różnymi wzorami i się tego nie bałeś, czyli i zwierzęta, i kwiaty, i kokardki. Te klapeczki też bardzo fajne. Wszystko mi się podoba i ten t-shirt bardzo dobrze się w nim czuje, tak świeżo, tak właśnie wypoczęcie. Ładnie kontrastuje też z moją zimniejszą karnacją, także jak najbardziej tak. I ta stylizacja zdecydowanie bardziej mi się podoba niż ta twoja propozycja na sierpniówkę do natury. Zdecydowanie ta propozycja do miasta wygrywa. Kochani, oto moja pierwsza stylizacja, jeśli chodzi o sierpniówkę. I to jest propozycja do natury. Założyłem taki swój kapucin brąz. Spodenki takie super. Super zaszywkami, na takie kuszenie po skosie zaszywacza. Super, zobaczcie, jakie szyszki tu szeroko, jedna tutaj podwójne dwie. Tu wyglądają tak. I do tego taka bluzka w taki sam kolorze, z taką asymetryczną, dużą kieszenią. Bluzka taka lekko cargo, czyli taka wydłużona cargo, ale cargo, kwadratowa, pudełkowa. I do tego takie jasne klapeczki, odcienie chłodnego beżu. No to być takie same kolorze jak to, ale nie było. No piękna stylizacja, bardzo mi się podoba, idealnie współgra z twoją urodą, z kolorem oczu, z kolorem karnacy i kolorem włosów, jest pięknie. Chyba ją kupię niestety, bankrutuję, kurwa. Oto druga moja propozycja, tym razem do miasta. Jest to taka siateczka prześwitująca z napisem z liczbą 74, z czego po zliczeniu z geometrii wychodzi wam dwójka. Tutaj z tego jest taki jakiś tam fajny napis jeszcze. I do tego takie bermudy jeansowe z takim boho przepasanym pasem, prezentowanym lekko. I czarne klapeczki. Czarne klapeczki. To takie filoneczki. Co? Jak wyglądam? No fajnie, tak młodzieżowo, trochę festiwalowo. Podoba mi się. No i sexy. No i sexy oczywiście, pięknie, ślicznie. I twoje prywatne klapki, które kupiłeś ostatnio w Zarcie, tu wykorzystałeś. Tak. Takie klapeczki rzymianki. Idealne na zbliżające się wakacje. Gdzieś, ale gdzieś musicie czekać, gdzie nie zdradzimy. Stylizacja, jaką przygotowałam Antoniemu na sierpniówkę do natury. To takie biele, jasne odcienie, wszystko jest takie właśnie w jasnej kolorystyce. Pięknie to podkreśla oliwkową karnację Antoniego, jego piękny kolor oczu i włosów. No i to, co jest fajnego w tej stylizacji, to taka zabawa formą, że tutaj jest kamizelka z kieszeniami, jest szydełkowo, przezroczystości, coś co Antoni lubi. Spodnie są z takim fajnym wiązaniem i fajne takie boho buciki. Taka stylizacja, myślę, że idealnie sprawdziłaby się właśnie do natury na sierpniówkę. I czy w takiej stylizacji byś, Antoni, gdzieś pojechał na sierpniówkę? No to cieszę się, że jesteś zadowolony. Oczywiście wyglądasz jak aniołek. Choć jestem diabełkiem. Aniołkiem chyba. Ta propozycja stylizacji sierpniowej, jaką przygotowałam dla Antoniego do miasta, to również są takie jasne odcienie, taka złamana biel, beże, piękna, jedwabna koszula. Tak, tutaj na to jest taka narzutka, że jak zrobi się chłodniej, to możemy się właśnie nią ogrzać, okryć. Jasne spodnie, troszkę za duży rozmiar wzięłam, ale no, tak już musi być. Pupy to najważniejsze, te same buty i tak w całości ten look się oto prezentuje. Jak ci się to podoba, Antoni? No, wygląda jak aniołek, bardzo ładnie. Podoba ci się? Jest akcept? No to super, jest git. Dziękuję bardzo wam za oglądanie tego odcinka z propozycjami modowymi. Możecie nas zaobserwować, polajkować, pokomentować, porozsyłać. No i co, mamy nadzieję, że coś tam nieco się zainspirowaliście i zapraszamy do
kolejnych odcinków.